Idziemy? No to szybko jedziemy. Ciężki wyjazd. W dalszej części, jeśli chodzi o koszenie, no to koszę pszenicę bardzo niska, nie za gęsta. No kurczę, problem tu tkwi w tym, że nie dość, że po tych bezmocnych nawałnicach jesiennych, co nam tu przyszły, to było wszystko porane, wsiane w mokre, także wydaje mi się, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, dziwnie podziałały środki typu skracanie i grzybowe. No, pszenica dorosła maksymalnie 40 cm wysokości. Niby jakiś tutaj kłosek jest, ale jeśli chodzi o, mówię, parametry, czyli zakrzywienie tej pszenicy, wzrost, kurczę, no tu jest problem, kurczę. No nie zakrzywiła się, no mi się wydaje, że głównie też wilgoć pszenicy, tak jak mówili, kiedy zasiejesz mokre, to nic nie zbierzesz. No i możliwe, na dwóch kawałkach tak samo zrobiłem, właśnie w moklaka. No i tutaj jest taki problem, no niby kłos gruby jest dosyć, no ale jeśli chodzi o całokształt, no to o, tak teraz tu widzimy, no rzadzizna, nie wiem czego nie widać, ale jest rzadzizna. Jadę drugi raz z koło, no źle nie sypię, szczerze powiedziawszy, jak na to rzadkie, może dlatego, że ten kłosek jest dosyć gruby, no ale mówię, no słabo, bez nawet po prostu nawet nie czuję, że jedzie, można jechać różną prędkością, ale mówię, to jest troszkę nierówno, bo tu gruda była w grudę siane, no i no nie odczuwa tego w ogóle, no widać z boku, jaka słaba ta pszeniczka jest. No, zobaczymy, co będzie po skoszeniu, ile nakosimy. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o BS-a, no na razie odpukać jest bardzo dobrze, no nie ma co narzekać. No plusem jest to, za co go bardzo lubię, no to no w miarę jest komfortowo, może nie idealnie wyciszony. Wiadomo, kabina z lat 80. to jest. Niby jakieś tam wygłuszenie ma, tapicerkę ma, ale na przykład na słupkach są gołe profile. O, tak widać. No z tyłu wygłuszenie ma. Także zatapicerowaliśmy, nawet ładnie nową tapicerkę zmieniliśmy. No ale mówię, klima działa elegancko. To trzeba przyznać, że jest fajnie. No ale mówię, są takie, jest jak jest. No nie jest źle, nie jest dobrze. No lubię go za to, że ma kopiowanie terenu. Ma to cały system właśnie układu aktywnego kopiowania. No i to jest bardzo naprawdę fajne rozwiązanie, bo ja w tej chwili no, nie dotykam przez całą długość pola, no nie dotykam przełączników wysokości, ani nie muszę podnieść, ani opuścić, jak jest gruza, on się w drugą stronę pochyli się header, jak po prostu ma być, nie? Także to jest bardzo fajne. No stawiam go dosłownie teraz na 8 cm chyba koszenia, może nawet nie, bo tak jak teraz tu widać, nie ma w ogóle pszenicy, nawet header tego nie chce wciągnąć zbytnio. O, i tego daję teraz w górę. On się podniósł, więc będę szybko nawrócę. Oj, wróci do tyłu. Skręcamy i do przodu. I tak jak mówiłem, na joysticku naciskam mały od dołu guziczek. Header opada i dostosowuje się do zakodowanej wysokości. Oj,
pamiętam, z boku jest ławka chodzi, duża taka łapa z prawej strony i to samo tu pod wałkiem jest z lewej strony, tam są czujniki na końcach i one kopiują teren. O, to w tej chwili nawet nic nie ma, w tym roku nie tylko u mnie, u ludzi, u nas tu wszędzie miotła przeważa w zbożach. Tu akurat była poprawka innym środkiem, co powiedzieli, że drugi raz po prostu wyskałem na jednoliściennej, że weźmie, gówno wzięło, a resztę kawałki kupiłem inny środek, który znałem i w miotłę 100% wzięło w poprawce i to do wpasu już było praktycznie 3 liścia flagowego, także nie było z tym problemu. No i wzięło tego fasa. Tu mówię o rewelacji nie ma. No i tak wygląda ścierniał. Mam aktywny układ załączony i tak z boku jest to wszystko wygolone. Tu widać jak łapka pracuje. Takie stukanie charakterystyczne w rozdzielaczu, takie w kabinie. To jest cały czas rozdzielacze hydrauliczne pracują. Także tutaj w tej chwili pracuje dwie sekcje na zmianę. Znaczy na zmianę nie, one równolegle pracują, dlatego jeden rozdzielacz jest osobno ma sekcję, a drugi poczwórny jest osobno. Dlatego jest tak zrobione, żeby one mogły dwie sekcje naraz pracować, czyli jeden od podnoszenia headera góra-dół pracuje, a drugi, tym czterosekcyjnym, pracuje od prawo-lewo, od pochyłu headera. Także musieli to w taki sposób po prostu zrobić, bo gdyby było na jednej sekcji, czyli wszystko rozdziela kilkusekcyjny i razem byłoby połączone, no to nie zdawałoby to właśnie egzaminu, bo dwie sekcje na jednym rozdzielaczu nie mogą ze sobą raczej współpracować, dlatego każdy działa osobno i właśnie sprawdza się to bardzo fajnie. Także mówię, to jest bardzo, bardzo dużym plusem, jeśli chodzi o te kopiowanie. No za to ten kombajn bardzo lubię, nie? Za zwrotność, jest bardzo zwrotnym kombajnem. Tutaj zwrotnice bardzo mocno się pochylają. Mimo tego, że mają jeszcze regulacje, można jeszcze bardziej, ale co mówię, to nie dość, że tu lubią pękać zwrotnice, no to jeszcze byśmy je narazili bardziej na te pękanie. No, co jest dla mnie minusem tego silnika? No minusem tego silnika jest duża jednostka napędowa. To jest na pewno duża jednostka napędowa. No musi być dużo mocy, ale troszkę może gdyby inny silnik. Z tego co tam dowiadywałem się, no silniki zetorowskie były też tu montowane. Troszkę za słabe były dla niego. Te 185 koni. Ale dużo, dużo mniej paliły od silnika Jelcza. No na pewno dużym plusem byłby, gdyby to był silnik zamontowany jeszcze inny, typu jakiegoś tam, tak jak oryginalnie były walmety. Na pewno byłoby to bardzo dużym plusem, jeśli chodzi o walmet. No naprawdę jest to się silnik i tu były te montowane i też miały 240 koni. Na pewno było to, na pewno były oszczędniejsze troszkę w paliwie. No ale wiadomo, nasi co mieli naszego to pchali, prawda? Także na rynek krajowy już w tych modelach, co ja już mam tego rocznika, już zetory nie występowały, silniki od 9-8 roku. No i po prostu nasz krajowego mielca montowali lub to co szło na zakup to walmeta. Także ja kończę, dojeżdżam do pola, będę przysypał, bo tu jeszcze ci raz raczej w koło nie objadę, nie będę próbował. Także trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.